No. Idę, idę, nie ryś. Idę, idę, idę. A idę. Nie ryć! Halo, komenda, stołeś na policji? Młodszy aspirant, w skrócie młody. Tak, a ja jestem porucznik Borewicz. Panie komendancie! Czego? Panie komendancie! Czego? Co tam? Jakiś baran dzwoni, mówi, że jest premierem. Niech pan udowali tak jak mi kiedyś. Słuchaj, gnoju, mamy teraz taki sprzęt. Namierzę cię kuźwa w 5 sekund, zrobię ci wjazd na chatę, wywlokę cię w majtach przed dom. Panie komendancie, mamy go, mamy go. Ha, widzisz, już cię namierzyliśmy. Gnoju, dzwonią z kancelarii premiera. Do gleby go, do gleby. Hello? Ten pan, co przed chwilą rozmawiał, już nie pracuje tu. Tak? 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 Tak, panie premierze, to jest problem. Tak. Tylko z całym szacunkiem, jak my mamy zebrać 1,5 miliarda z mandatów? Momencik, dam na głośno mówiący. Polacy mają być kontrolowani wszędzie, w każdym miejscu. Utrudnić życie ludziom do maksimum, a na końcu ich skontrolować. Wszystkich bez wyjątku. Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia, do widzenia. Możecie już usiąść, już was nie widzi. Śmieszne. No, słucham, mądrale. Jakieś pomysły? No nie wiem, trzeba zrobić jakąś akcję. No ale jaka akcja się dobrze kojarzy? Akcja znicz. To się nam dobrze kojarzy, bo wtedy zarabiamy, człowieku. Chodzi o ludzi. Wiem. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No ale to co, owszaka się mam przebrać? A masz na imię Jurek? Mam. No to załóż to. Jak? Super. Młody, chcesz podukać? Nie, 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 to jest fajna akcja, fajnie się kojarzy, tak nie wolno. To o to chodzi. Co? Ocieplamy wizerunek policji, a przy okazji rządu. No. Tylko to się tak nie może nazywać. Czekaj, wiem. Wielka Orkiestra Budżetowej Pomocy. O, WOBP. 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 Ale oni mieli taki zakrzyk. Właśnie, mieli, cała Polska to zna. Ma się! Ma się! Tak właśnie było. Zobaczymy, jak to działa. Co się? Ma się! No, co wy ludzie, no i pomóżcie jeszcze raz. Co się? Ma się! No. Dobra, lecicie w miasto. Zbieramy ludzi. Potrzebujemy wolontariuszy. 6 osób. Raz, dorosłych. Dwa, trzy. W miarę możliwości trzeźwych. Raz, dwa, trzy. Zapraszam. Raz, dwa, trzy. Tak. O, jest pani Halinka! Witamy, pani Halinko, dzień dobry, dzień dobry. Tu. Zapraszam panią. Zapraszam panią tutaj. No pomóż premierowi. Brawa dla pana. Wielkie brawa dla naszych chętnych wolontariuszy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam, witam. Witam, witam. To co? Witam, witam, witam. No, lecimy. Lecimy. W budżecie brakuje już 40 miliardów złotych. Grecja bankrutuje. Czy Polska będzie następna? Ministerstwo Finansów sięga do kieszeni kierowców. Komu jeszcze zabierze rząd? Czarne chmury nad naszą gospodarką, żółte fotoradary na naszych drogach. Zielone pojęcie rządu. Wielka Orkiestra Budżetowej Pomocy ruszyła w całym kraju. Czy piraci drogowi uratują gospodarkę? Ruszyła Wielka Orkiestra Budżetowej Pomocy. Proszę pana, ja nie będę brał udziału w tak ohydnej akcji. Jest pan dziennikarzem, zapłacimy panu, jedziesz. Ja, proszę pana, ja nie jestem dziennikarzem, którego można kupić. Ale można cię zastrzelić, jedziesz. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Właśnie tu w Koszalinie rusza Wielka Orkiestra Budżetowej Pomocy. Pozdrawiam mamę i siebie. Uwaga. Teraz wszyscy tutaj razem ją wystartujemy. Uwaga! 3, 2, 1, 0, start! Chcesz łopatę już czy co? Ludzie, pomóżcie, bo mnie zastrzelą. 3, 2, 1, 0, start! I oto przed wami komendant główny policji, dyrygent orkiestry, Jurek! Ma się! Ma się! Tak jest!
Ruszamy finał Wielkiej Orkiestry Budżetowej Pomocy. Gospodarka zwalnia, a my co? Gaz do dechy i pamiętajmy, jeździ ta jak chce ta. Jurek, Jureczku, wystartowała Wielka Orkiestra Budżetowej Pomocy. Ile już mamy pieniędzy? 51 milionów! 51 milionów! Pani Halinko, niech pani liczy pieniądze, tak. Niech pani odbiera telefony. Liczymy, Jurek, liczymy. Gramy nie tylko w Koszalinie, gramy w całej Polsce. Tak, tak, jeździmy ulicami całego kraju. Pamiętajmy, róbmy sobie zdjęcia, płaćmy mandaty, a wieczorem o 20 spotykamy się pod komendą, skąd wysyłamy syreny i koguty do nieba! Co się... Ma się! Wspaniale! A ze mną jest już naczelnik policji z Koszalina. Tak, witam. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry. Jak akcja w mieście, jak w województwie? No więc na ulicę województwa wyjechało już 1000 radiowozów i 8 czołgów. Czołgi na ulicach? Tak, w tym 2 nieoznakowane. Pomagają nam również dzielne kapsle ze Straży Miejskiej w Bobolicach ze swoim trójnogim pochowanym przyjacielem. Wspaniale! Pozdrawiamy Bobolice. Ile mamy już pieniędzy dla premiera? Jak na razie udało nam się zebrać 60 tysięcy złotych, dodatkowo 4 złote zęby i biżuterię, którą przetopimy na złote serduszka dla piratów drogowych. Co się ma się? Wspaniale. A czy pan jako naczelnik policji, czy może pan nam powiedzieć, czy policja jako budżetówka bierze pieniądze za całą tą akcję? Nie. Nie bierze. Nie mogę powiedzieć. Dziękujemy. Brawa dla pana naczelnika. Jurek, jak u ciebie? Tak, jest tutaj w centrum sztabu, cały czas pieniądze spływają. Płyną pieniądze z całej Polski. Jurek, ale powiedzmy coś o tych wspaniałych wolontariuszach. Tak. Od lat anonimowo z orkiestrą. Niech dziś pozna ich Polska. To te dwie osoby, pokażcie twarze. Te dwie osoby, one zawsze z każdego wyjazdu mają zdjęcia z fotoradarów. Razem zebrali już 3,5 tysiąca złotych. Co się? Ma się. Tak jest, dalej, to... 5 lat bez prawa jazdy. Przyłapana na gorącym uczynku. 1500 kolegium. Co się? Ma się. A, tak jest. Tutaj. O, nagrzana jak Amy Winehouse prowadziła karetkę pogotowia. 2000 kolegium. Co się? Ma się. Szanowni państwo, a tą gwiazdę ja państwu osobiście sam przedstawię. To on Fiatem 126P na zabawę wiejską przewiózł 20 osób. W Koszalinie mówią o nim PKS. Co się? Ma się. Kochani, a ze mną jest już pochowany patrol. Ma się. Na czym polega wasza akcja? Otóż uczymy policjantów, jak wyskakiwać z zaprzestanka, a także jak chować fotoradary w jeleniach, sarnach, łosiach, w mrówkach, w tirówkach. Wspaniale. Czy macie dla nas jakąś prezentację? Tak, mamy prezentację na matkę z dzieckiem. Mateusz, prezentacja! Prezentacja, tak, proszę. Tak, na matkę z dzieckiem, on jest autku, ja matka z dzieckiem. Idę, zobacz autku, pyk, pan. Yes! Siedzi. Wspaniale. Co ty robisz? Ładuję go. W związku z całą tą akcją policja dostała mnóstwo nowych gadżetów. Tak, dużo. Tak, mamy nowiuszkie paypasy do ściągania pieniędzy z nietrzeźwych kierowców. Pokażemy państwu, jak to działa. Pięć stóp. Ale te pilus moje... Ty mam dziecko! Za napaść na policjanta jest 1500. To co? 500? 1500? 500! 500 i serduszko! Co się? Macie! Macie, tak właśnie. Ile już mamy tam pieniędzy, ale róbcie coś z tym. Dziewiątka tu, jest już 91. O to chodzi, o to chodzi. Teraz przybliżę, bo może nie wszyscy znają. Pani Halinka w zeszłym roku wylicytowała pałę komendanta z 13 posterunku za 150 tysięcy złotych. Co się... Halo? Jan Pietrzak do nas dzwoni. Panie Janku, jak się panu podoba akcja pana Tuska? Użycie, skurwy. Nazwa tak żonującą sytuację to może uratować jedynie Andrzej Losiewicz! Dzięki, wielkie dzięki.
A ze mną jest już przedstawiciel Polonii Amerykańskiej. Hello, Julia! Prosto from Chicago mam dla ciebie very, very much dollars from Polonia Amerykańska. Tylko powiedz, Jurek, na co wy zbieracie? Dla premiera pieniądze zbieramy. A co, pensji nie ma? Nie, łatamy dziurę budżetową. No to podnieście podatki. Już podnieśli. No to podnieście wiek emerytalny. Do 67 podnieśli. Oh my god. No to puśćcie dzieci do pracy. Od 6 roku życia już idą. To wy pieniądze macie, tylko ktoś wam je kradnie. Żurek, no musisz coś z tym zrobić. Zrobić. Chłopie, ZUS jest nie do ruszenia, człowieku. I dla tych, co w ZUS-ie, na drugą nóżkę, Andrzej Rosiewicz! Super, dziękuję bardzo. A ze mną, bujamy się numerki. Ze mną jest już przedstawiciel Związku Niedzielnych Kierowców. Juras dla ciebie! Co tam macie? 60 km na godzinę w terenie zabudowanym! O ty szatanie, o ty dzikusie! Palimy gumę! Ciężka noga! I parkujemy na miejscach dla inwalidów! Dlaczego dla inwalidów? 500, nie? No przecież drogą nie chodzi! Co się? Macie! Chłopie, parkuj w poprzek, dwa miejsca zajmujesz, jest 1000 zł! Dobre! A widzi! I mam 5 punktów karnych! A rząd ma w dupie twoje punkty, chyba! Ile my dawamy pieniążków? Zamieniamy, róbmy coś z tym. O jest 197 milionów. Niesamowita suma. A ze mną, tu proszę, ze mną jest już pan Stanisław, zawodowy kierowca. Cześć, panie Stasiu, Judek. Tak szybko, jak robicie, jak wspomagacie nas? Cześć, Jurek, ja dzisiaj cały dzień na CB Radio sprzedaję żarty. I może taki jeden żart z rękawa. Co mówi Niemiec w restauracji, jak dostanie nie tą zupę, co zamawiał? Żrandol. No. Tak się śmiałem, jak mi kolega mówił, no. Niemiec w restauracji nie tą zupę. Abażur! Abażur. No tak. Ale... Ale Jurek, jak to mówią urolodzy podczas operacji, odłóżmy jaja na bok. Tak. Proszę państwa, panie Stasiu, pan cały czas tirem jeździ. Nie, ja jeździłem też autobusem, nawet wiozłem, ale mnie zwolnili, bo wiozłem reprezentację polskich piłkarzy na mecz z tym, z taką potęgą, ze Słowacją czy ze Słowenią. Nie, Papua Nowa Gwinęła. Ich nie dowiozłem i przegrali walkowerem. To akurat może i dobrze, bo tylko 3-0. Tak. Co jeszcze pan Stasiu robi? Zatrzymała mnie policja, prawda? Chcieli mi wlepić mandat 5000, ale dałem w łapę 4900. Stówka w kieszeni. Ale wiesz, Jurek. Ja to mówię, wiesz, ja już bardzo długo żyję na tym ziemskim pedale, prawda? I policja bierze łapówki. Tak, proszę państwa, niestety, zdarzają się nieuczciwi wolontariusze. Tym ludziom z tego miejsca wysyłamy klasycznego fakolca. Nie ma problemu, dziękuję panie Stasiu, dziękuję bardzo. Numerki, bujamy się. I teraz na trzecią nóżkę... Andrzej Rosiewicz! Jadą chłopcy rada rosy, niebieska czapeczka, przyjmą pałeczkę. Spieprzaj, dziadu! Wspaniała jest tutaj atmosfera w sztabie głównym Wielkiej Orkiestry. Jurek, mam informację z Warszawy. Uwaga! Mamy 1,5 miliarda złotych! Czyli styreny i koguty do nieba! Yes.
wielkie brawa dla wolontariuszy. Wielkie brawa. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Premier jest was dumny. Pani Halinko kochana, proszę bardzo, od premiera na sukienkę. Dziękujemy bardzo. Wielkie dziękuję. Brawa dla wolontariuszy. Niesamowite. Kochani, to my, naród, zebraliśmy 1,5 miliarda złotych. Tak. Jedziemy do Warszawy, tak, do premiera. Zabierzemy pieniądze. Wody, to są jakieś liście. No, spaliłem 1,5 miliarda złotych, tak się paliło. Jak spaliłeś 1,5 miliarda? Bo my w końcu wygramy Prawo i Sprawiedliwość. No ty, Jarosław! Ty gnoju! Jarosław! Dobry wieczór państwo! Jak to miło, że tylu Polaków cieszy się na widok jednego Żyda. Witam bardzo serdecznie w moim koszernym programie kulinarnym. Dziś polityka od kuchni, a ta polityka to ona kuchnia dobra jest. Ja też mam gwiazdki, tylko że nie Michelin, a Dębica. O mnie się dużo mówi, ja jestem top chef. Ja gotowałem z każdym. Ja gotowałem z Amaro, z Okrasa, z Makłowicz. To oni się ode mnie nauczyli, że na talerzu ma być mało, ale żeby kosztowało. Wszyscy bardzo dobrze mówią o moim jedzeniu. No, może poza panią Gessler. Ona mówi, że u mnie wszystko smakuje jak kupa. Ale ja się nie gniewam. Ja się cieszę, że ona ma takie kulinarne doświadczenie. Kochani, ostatnio dużo się mówi o tej aferze podsłuchowej. Wszyscy zapytują, kto nagrał. Ja powiem wprost, ja to nagrałem. To do mojej karczmy przychodzą wszyscy politycy. Ja politykę znam od kuchni, czy jak to mówi poseł Niesiołowski, od dupy strony. Na początek, dziękuję bardzo, na początek listy. Państwo zapytują, panie Jankiel, kiedy Tusk przestanie rządzić? A ja się zapytuję, a czy on w ogóle zaczął? Dalej, w kolejnym liście niejaki Icek Geldman zapytuje, dlaczego pan z karty usunął pierogi ruskie. Panie Icek, ja nie chcę, żeby mnie Putin w obronie ruskich zaatakował. Kochani, wszyscy mnie zapytują w listach, czy każdy może zrobić sobie taki podsłuch. Ja odpowiadam oczywiście, że tak. Ja teraz państwu pokażę, jak zrobić taki podsłuch w kuchni. Co jest ważne, prawda? Mikrofon, pluskwa też może być, prawda? Potrzebujemy jeszcze jakichś przyjaciół i buraki, czyli jakichś polityków, prawda? Ale, kochani, teraz bardzo jest ważne, kogo my będziemy podsłuchiwać, czy opozycja, czy rządzących. I bo tu jest ważne, jakie będą dodatki. Zacznijmy od opozycji. Jeśli podsłuchujemy SLD, wiadomo, mikrofon, przykrywamy sałatą i teraz wszystkie dodatki muszą być czerwone. Papryka, pomidor, prawda? Może też być marchewka, tylko tu trzeba uważać, żeby nie za dużo, bo politycy mają problem z rozmiarem, prawda? O, i, ale co jest najważniejsze w kuchni SLD? Seta i galareta. I oni wtedy wszystko wyśpiewają. Ale teraz, jeśli chcemy podsłuchać twój ruch palikota, to my zamieniamy te dodatki, zamieniamy wszystko na zielone. Dużo zielonego. Hasło w kuchni palikota to jest suszyć, skruszyć i zapalić.
ale dzięki temu to gotowanie jest radosne, wesołe. Państwo zapytują, co ja myślę, że te SLD się łączy z twój ruch Palikota. No dla mnie z tych składników może być tylko kaszanka. Ale i ta prawica, ona się łączy. A ja zapytuję, gdzie tu jest sens? Oni się dzielą, a potem się łączą. Mi to się wydaje, że tak, że jak ze świni zrobisz dzika, to i tak będzie świnia. Kochani, najtrudniej jest podsłuchać Prawo i Sprawiedliwość. Oni bardzo mało jedzą. Oni tą nienawiścią żyją. A prezes Jarosław, on już... Dziękuję bardzo. A ten prezes Jarosław, jak on już nawet coś zje, to on przynosi swoje w koszyczku z osiedlowego sklepiku. Ale ja mu zawsze coś przygotuję. Tylko, że on często nie dojada, zostawia. Na szczęście pod stołem zawsze siedzi, wierny jak pies ten poseł Hoffman. I dyszy. I on czeka, że mu co spadnie. Ale ja bardzo lubię gotować dla prezesa Jarosława, bo nawet jak ja coś z kuchni spieprzę, to on i tak zwala na Tuska. Ale w ogóle, kochani, ta cała opozycja, to ona mówi, że ona ma pomysł na głodnych i bezrobotnych. A mnie osobiście to się wydaje, że nikt nie ma pomysłu. Oni wszyscy liczą, że głodni zjedzą bezrobotnych. I teraz najłatwiej jest ugotować coś dla PSL. Oni wszystko zeżrą. Nieważne co, nieważne z kim, ważne, żeby przy stole. Ostatnio też do mnie zagląda Korwin Mikke. I on zapytuje, panie Jankiel, ja mam problem z tym Bonim, bo on głupio gada. Ja mówię, panie Korwin, to pan go strzel w pysk. I on go strzelił. I on się teraz boi, że Boni go odda do sądu. A ja mówię, panie Korwin, to pan idź. Pan zapłać nawet karę grzywnych 1000 złotych. Jak będzie trzeba, to pan zapłaci 2000. I pan mu da jeszcze raz pysk. I pan go tak długo bije w ten pysk, aż on ten pysk zamknie. Ale ja mówię do niego, panie Korwin, pan pamiętaj, że jak pan dajesz komuś pysk, to on może panu oddać w mordę. I teraz zdanie główne, kochani, no co zrobić, żeby podsłuchać Platformę Obywatelską? No gdzie schować mikrofon? No tu trzeba by było bardzo dużo mięsa dobrego, tylko ja go niestety nie mam, bo mi minister Sienkiewicz wszystkie mięso zabrał, bo on się z prezesem Belką tym mięsem rzucał. Dlatego teraz w oku Sienkiewicza Belki nie znajdziesz co najwyżej Tatar. I jeśli chodzi o tych dwóch panów, to ja bardzo lubię, bo dzięki nim ja teraz mam w karczmie nowe danie. Kuskus dupa i kamieni kupa. Jeśli zaś chodzi o gotowanie dla prezesa Belki, to on bardzo dużo w kuchni pieprzy. Ale najbardziej on pieprzy Radę Polityki Pieniężnej. Ja bardzo też lubię gotować dla pana Sikorskiego. On mi zrobił przyjemność, ja mogłem gotować dla Obamy. I tylko ja miałem pewną przykrość. On powiedział, że Amerykanom trzeba zrobić laskę. Kochani, i ja w imię tej przyjaźni polsko-amerykańskiej, ja już byłem pod stołem. Ja byłem pod stołem, tylko mnie tłumacz uratował i krzyczy, panie Jankiel, łaskę i pan zrób. To mnie ulżyło i ja wstałem i ja im wszystko z łachą podałem.
ale najwięcej do mojej karczmy zagląda Donald Tusk. On bardzo lubi rybę po cygańsku. Dla mnie to ta ryba jest po żydowsku, ale każdy je, co mu w duszy gra. On ostatnio bardzo jest smutny, mnie go szkoda. On mówi, a ja mu mówiłem, że z tego wszystkiego będzie afera, bo pies jak je, to nie szczeka, bo mu poparcie ucieka. I on mnie nawet, kochani, on mnie zapytał, bo on teraz musi znaleźć nowych, dobrych ministrów. I czy ja mam radę? Ja mówię, panie Tusk, ja mam zawsze radę. Ministrów pan znajdziesz, ale nie znajdziesz dobrych, bo ciężko w burdelu znaleźć dziewicę. I ja wam powiem, ten Tusk, on mocno zapłakał i powiedział, że jemu poparcie spada na pysk. Ja mówię, Donek, to ty masz problem. Ty nie pójdziesz do nieba. A on zapytuje, jak to? No sam powiedziałeś, że tobie poparcie spada. A kto nie jest miły ludziom, ten nie jest miły Bogu. I on wtedy jeszcze bardziej zapłakał i powiedział, panie Jankiel, ja tą całą politykę rzucam w cholerę. To ja powiedziałem, panie Tusk, to pan to zrób, bo panu w końcu poparcie wzrośnie. Dziękuję bardzo, szalom.